Znajdujemy się w ulicy Plebańskiej, mamy przepiękną pogodę. No i odbywa się pewna akcja. Jaka to akcja? To jest taka akcja, w zasadzie to taka ogólnopolska była i wszystkie miejscowości w gminie starają się sprzątać swoje tereny. My akurat dzisiaj sprzątamy Wólkę Plebańską. Nasza akcja to nosi tytuł Posprzątajmy swoją miejscowość, to znaczy Wólkę Plebańską. I widać, że troszeczkę młodzieży i dorosłych przyszło, także pogoda dopisała, będziemy sprzątać. Które tereny są jakieś takie newralgiczne miejsca? No właśnie, takie newralgiczne miejsca to jest przy lotnisku, jak w tamtą stronę, bo tam zawsze dużo śmiecia jest, tam się zbierają różni goście i śmieco. Tereny w stronę żwirowni też, a tak ogólnie to nie jest tak źle jeszcze u nas ze śmieceniem. To też jest fajny pomysł na zintegrowanie miejscowości. No, to jest fajny pomysł. No, główna zasługa tutaj jest Tomka Stępnickiego, kolegi, który podjął tę inicjatywę przy moim wsparciu też, częściowym, bo w głównej mierze to on jest inicjatorem tego. A po tym sprzątaniu to taka będzie impreza integracyjna, mam nadzieję. Ognisko, kiełbaski, woda. Miejmy nadzieję, że jak dzisiaj posprzątacie, to za rok, jeżeli będziecie organizować taką akcję, to w tych miejscach, w których posprzątaliście, nie będzie tych śmieci. No ja też mam taką nadzieję, chociaż wątpię, ale nadzieja musi być, nadzieja musi być. No, no bo nadzieja zawsze jest we wszystkim, co się robi. Ale nie zawsze mieszkańcy, ludzie podchodzą do tego, dzieci, no bo wiadomo, że nie da się tak zrobić, żeby raz się posprząta i żeby to było na wieki. Nie ma tego nigdzie chyba. No, żeby było mniej śmieci. No, a tutaj już teraz dzieci i mieszkańcy rozdysponowani poszli w różnych kierunkach, w różne uliczki i zobaczymy, ile nazbierają tych śmieci. No, aby gabarytów dużych nie było zbytnio, opon i innych takich spraw, bo to trochę komplikuje. No, ale komunalnik gminny wszystko zabierze. No, gabaryty musimy sami dostarczyć, no, śmieci. Tak, Gminny Zakład Komunalny Czosnówki już uzgodnione, we wtorek mają odebrać to wszystko. No, tak samo jak i ze wszystkich miejscowości, które to organizują.